Witamy serdecznie po kolejnej przerwie. Jest to ostatni blok naszej konferencji Nie przemocy w rodzinie. To jest czas na odpowiedzi na wasze pytania. Chcemy bardzo serdecznie podziękować za każde pytanie, które zostało przesłane. Widzimy, że temat jest bardzo ważny i pytania też świadczą o tym, że traktujecie bardzo poważnie ten temat. Więc za chwileczkę odpowiemy. Nie wiem, czy uda nam się na wszystkie odpowiedzieć pytania, ale tak jak powiedziałam na samym początku, będziemy starali się na każde wasze pytanie odpowiedzieć. Jeżeli nie tutaj, w czasie tej sesji pytań i odpowiedzi, to mailowo. Będziemy z wami kontaktowali się i nasi specjaliści będą próbowali odpowiadać na wasze pytania. W tej sesji pytań i odpowiedzi są już wam znane twarze. Jest z nami Iza Lewosińska, Małgosia Rekucka, Marek Lewosiński i Marek Rakowski. A więc kolejne pytanie, które tak naprawdę chyba jest pewnym też potwierdzeniem tego, co było powiedziane tutaj podczas całej tej konferencji. Mówiliśmy o tym, jak reagować, jak rozpoznawać i co też robić dla takich osób, które doświadczają przemocy. Wiele osób podczas okresu pandemii mówiło o tym, że drastycznie wzrasta przemoc w rodzinie. Zapewne słyszeliście o tym. Kiedy osoby zamknięte są z oprawcami, to poczucie niemożności ucieczki mogło osłabić odwagę takich osób, żeby zgłaszać się do konkretnych instytucji i prosić o pomoc. Jak odbudować zatem taką odwagę? Co powiedzieć takiej osobie? Jaką dać też nadzieję? Myślę, że pewne rzeczy już były powiedziane podczas tych paneli, ale jeżeli nawet podkreślimy raz jeszcze to, co gdzieś tam wcześniej zostało powiedziane, myślę, że to jest też istotne, żeby utrwalić pewną i wiedzę, i też dać taką nadzieję i odwagę takim właśnie osobom, które doświadczają przemocy. Jak odbudować taką odwagę do tego, by szukać tej pomocy? Znaczy już właściwie Beatka odpowiedziałaś, jak odbudować nadzieję, tak? Mhm. Czy odwagę. No po prostu udać się, przyjść, zadzwonić. My akurat z Markiem generalnie służymy też pomocą. Akurat nasi pacjenci też mają nasze numery telefonu, więc nie ma żadnego problemu. Odważyć się zadzwonić, odważyć się przyjść, porozmawiać, mimo wszystko. Znaczy ja myślę, że bardzo ważnym takim elementem, o którym tutaj żeśmy mówili, to co powstrzymuje takie osoby od powiedzmy zrobienia tego pierwszego kroku, to często jest lęk, obawa, która powstrzymuje taką osobę przed podjęciem jakichkolwiek działań. Ja myślę sobie, że takim pierwszym, takim najbardziej bezpiecznym dla takiej osoby krokiem to może być kontakt telefoniczny z jakąkolwiek linią pomocową. Przynajmniej, żeby odważyć się, to trzeba zrobić. My generalnie nie możemy takiej osoby wziąć za rękę i do czegokolwiek zmusić, dlatego że to działanie nie będzie jej, tylko to będzie nasze. I my nie możemy wziąć jakby odpowiedzialności. Każda osoba, która w jakikolwiek sposób doświadcza przemocy, musi wziąć tą odpowiedzialność, musi podjąć, zrobić ten pierwszy, chociażby najmniejszy krok. Tym najmniejszym krokiem to jest to porozmawianie z kimkolwiek. Bezpieczną formą jest kontakt telefoniczny. Ja nie znam tej osoby, nie wiem, kto jest po drugiej stronie, ale na pewno jest to osoba życzliwa, profesjonalnie przygotowana do udzielenia pomocy, zrobienia tego pierwszego kroku. To trzeba zrobić. Jeżeli taka osoba zgłosi się do ośrodka, do poradni, no to nawet jeżeli ona na przykład przychodzi gdzieś tam na konsultację i ja proponuję jej od razu wejście na grupę terapeutyczną, ona się wzbrania, ja mówię, niech pani spróbuje, niech pani tylko spróbuje, zawsze może pani zrezygnować.
I to jest takie fajne, że te osoby mimo wszystko są motywowane do tego, że jak wejdą, no to ja już wiem, że jak wejdą, to już zostaną. Bo tam jest taka atmosfera swoista, tak świetnie zbudowana relacja, że te panie naprawdę nie chcą odejść. Ja bym może jeszcze dodała, tu wybrzmiało w poprzednim panelu, że czasami jak dana osoba nie jest gotowa, bo to trochę jest z tym związane, że ona nie jest gotowa poprosić o pomoc, bo nie ma jeszcze tej odwagi, to nawet zachęcić i sięgnąć po takie i po jakąś literaturę, czy to psychologiczną, czy coachingową, takie podstawowe umiejętności społeczne, czy z komunikacji, otwartości, komunikacji emocji i takie poznawanie siebie, tak naprawdę buduje również pewność siebie, bo my poznajemy siebie, poznajemy, akceptujemy, zaczynamy akceptować siebie, chociażby z tych książek, w tych książkach, czy na YouTubie, czy w internecie, bardzo często są też przykłady, więc zaczynamy widzieć, że inni mają też podobne problemy, jak oni sobie radzą, akceptacja własnych błędów, co jest bardzo ważne. Także zdecydowanie literatura nawet w tym obszarze emocji, zachowań społecznych, to po to warto sięgnąć. Tak, czyli nie jakieś bierne czekanie, że coś się może zmienić, tylko zrobienie nawet tego najmniejszego kroku na pewno jest czymś wielkim dla takiej osoby, dokładnie. A później, kiedy dalej pracuje się nad taką osobą, z tą osobą następuje pewna zmiana też, prawda, w jakimś takim zrozumieniu tego, co ona doświadcza. W takim razie przejdę może do kolejnego pytania. Czy jest szansa na to, aby dzieci, które wyrosły w domu z przemocą, weszły w zdrowy związek bez przemocy? Ja może się wypowiem jako praktyk właśnie takiego doświadczenia. Wyrosłam z domu przemocowym, gdzie była przemoc chyba każdej formy i udało mi się nawiązać zdrową relację i bardzo szczęśliwy związek małżeński. Jesteśmy po ślubie, czekajcie, od 94 roku to... Ile to lat? 29. Tak, także, przepraszam, od 96. 27 lat, jakoś tak. Ale powiem tak, to nie jest łatwe. Gdzieś tam te nasze zachowania, ja powiem szczerze, ja miałam zadatki na osobę przemocową. Mam bardzo silny charakter i gdzieś, myślę, że bez Boga, to bym była osobą przemocową. I akurat mi osobiście Bóg bardzo pomógł i przez doświadczenia, i przez taką nauczenie pokory, ale taką dużą otwartość i miłość do nauczenia miłości. Powiem przykład. Jeszcze parę lat temu zastosowałam typową przemoc ekonomiczną, o której mówiłam w czasie wykładu. Ja po prostu wykupiłam wakacje, narty w Austrii. I wiedziałam, że nie bardzo nas na to stać, ale ja po prostu miałam ochotę i kupiłam dla całej rodziny, bez żadnej konsultacji z mężem. Co się stało i czego Bóg mnie przez to doświadczenie nauczył? 3 czy 4 dni przed wyjazdem najpierw zachorował mój syn, a potem zachorowałam ja. Ale w taki sposób, że nie byliśmy w stanie się ruszyć z łóżka. Nie pojechaliśmy, straciliśmy całe pieniądze. Bóg mnie bardzo nauczył, żeby tego nie robić. I to nie był, powiem, w moim życiu jedyny przypadek. Więc można, ale trzeba pracy nad sobą i takiej pracy, takiej autorefleksji, żeby nie powielać pewnych schematów, które nie podobały nam się w dzieciństwie, ale które mimo wszystko powielamy potem w naszym życiu dorosłym. Znaczy, to jest tak, badania potwierdzają, że nie każda osoba, która wychodzi z domu, gdzie jest przemoc, stosuje przemoc. Nie każda osoba, ale sprawca przemocy na pewno pochodzi z domu, w którym jest przemoc. Czyli jakby nie każda osoba, i oczywiście, że jest szansa, jest nadzieja, nawet niektórzy znawcy mówią, że jeżeli jest związek udany i szczęśliwy, to załatwia całe dzieciństwo. A jeżeli na przykład jest rodzina, w której występuje przemoc i jedno z rodziców ma taką świadomość, zabiera to dziecko na konsultację do psychologa, podejmuje pewne kroki, by pomóc temu dziecku. Być może zapisuje jeszcze na jakąś terapię rodzinną,
całą rodzinę. Co jeszcze można zrobić, by dać taki wzór zdrowej relacji w tym domu, pomimo tego, że ta przemoc występuje? Mi aż się nasuwa niestety odejść. Bo jeżeli terapie psychologiczne, terapie rodzinne nie zmieniają sytuacji, to czasami, żeby uchronić dziecko, to trzeba po prostu odejść od tego, od osoby, która stosuje przemoc. Jeżeli te terapie nie przynoszą dobrego efektu. I tam już, ja bym powiedziała, tkwienie w takim związku, to już jest tylko spirala w dół. To już jest coraz bardziej tylko szkodzenie dziecku. Mhm. Znaczy, ja, jeśli dobrze zrozumiałam, że osoba chodzi na terapię, tak? I to nie przynosi skutku. Tak, zarówno, można powiedzieć, zresztą patrzę na to pytanie, tak. Dziecko chodzi na terapię do psychologa. Ale to dziecko nie wiadomo, ile ma lat, tak? I nie dlaczego, wiadomo, na tak. jaką terapię Teraz chodzi, zapisałam tak? nas na terapię rodzinną, to znaczy, mhm. że jest to terapia grupowa, rodzinna. Nie, to nie jest tak. Co jeszcze mogę zrobić, aby dać dziecku wzór dobrej relacji? To znaczy terapia rodzinna, bo też osobiście prowadzę terapię rodzinną, polega na tym, że ona się nazywa terapią rodzinną, ale to małżonkowie przychodzą. Dlatego nazywa się terapią rodzinną, że czasami dotykamy elementów wychowawczych dzieci, ale dzieci nie ma. A terapię par mówimy wtedy, czy małżeńską, czy terapię par, kiedy są osoby, które już nie mają dzieci, bądź mają dorosłe dzieci, więc to tak się nazywa. Nie ma takiej możliwości, żeby wszyscy przyszli na terapię. Jeżeli jest przemoc w rodzinie, to nie może być terapii rodzinnej. Jeżeli jest czynne uzależnienie, nie ma mowy o terapii rodzinnej, bo to w ogóle absolutnie wyklucza dwie rzeczy, tak? Czyli musi być najpierw załatwiona czynna przemoc i czynne uzależnienie i wtedy mówimy o terapii rodzinnej. Bo tak jak mówię z doświadczenia, jeżeli pacjent przychodzi i od razu zaznaczam w kontrakcie takim ustnym, że jeżeli jest czynnie uzależniony, to idzie raz na swoją terapię, jeżeli stosuje czynną przemoc, załatwia swoją przemoc i wtedy, no bo wtedy terapia, która trwa nie całą godzinę, skupiamy się głównie na przykład na przemocy, to co się wydarzyło, albo na piciu męża. To jest bez sensu. Terapia rodzinna to jest budowanie relacji na nowo, komunikacji i wszystko, co się tam w tym elementach dzieje. Więc to jakby jedno z drugiego wyklucza. Ale generalnie chcę powiedzieć taką jedną istotną rzecz. Terapia zmienia. Czy tego chce? Ja już to powiedziałam w poprzednim panelu, czy pacjent, czy pacjentka tego chce, czy nie chce, terapia zmienia. I czasami pacjentka przychodzi i mówi tak, że ona przyszła tu dla męża. Ja mówię, świetnie, ale terapia jest dla pani, nie dla męża, bo mąż będzie miał swoją terapię. Ona chce zmiany męża. I czasami panie wchodzą z mężami na zasadzie, opowiadają o mężu. Ja mówię, ale powiedz o sobie. Nie o mężu. I podaję często takie porównanie, że wielbłąda do wodopoju można doprowadzić? Można. Czy można go zmusić, żeby pił wodę? Nie. Ale można wszystko zmienić w jego środowisku, żeby chciał zacząć pić wodę. Więc ten przekaz ma za zadanie pokazać, że jeśli osoba wejdzie na terapię, to ona zmieni to i ta osoba może przyjść też i może zmienić swoje życie, czyli współmałżonek. A proszę mi powiedzieć, jeżeli dziecko jest posyłane przez rodzica bądź rodziców, w zależności od sytuacji, na terapię do psychologa. Ale też z tego powodu, że jest przemoc w rodzinie, ale dziecko jest zamknięte, to na ile należy jednak dalej kontynuować taką terapię u psychologa? Czy jednak trzeba wziąć pod uwagę to, co dziecko czuje? Być może nie ma ochoty na taką terapię. Być może to, że jest zamknięte przed terapeutą, właśnie wynika z tego, że rzeczywiście coś dzieje się wewnątrz tego dziecka i nie może otworzyć się i nie chce chodzić dalej na terapię. Czy w takim razie trzeba uszanować wolę dziecka, czy jednak mimo wszystko posyłać to na taką terapię? Ja powiem też z doświadczenia, jeżeli tak jest, że na przykład dziecko, no bo moje pacjentki też mają dzieci, na przykład posyłają do psychologa czy do psychoterapeuty i jeżeli jest tak, że naprawdę dziecko nie chce, to ja mówię, spróbuj jeszcze gdzieś indziej. Czasami nie ma porozumienia między dzieckiem a terapeutą. Po prostu nie zaklika. Mhm. Tak jak nie zaklika między pacjentem a terapeutą. Czasami tak się zdarza. I to jest rzecz naturalna. Do jednych terapeutów nam jest bliżej, a do drugich dalej.
to tak po prostu jest, więc spróbuj gdzieś indziej. Jeśli to nie działa, no to trzeba przyjrzeć się, co tak naprawdę dzieje się w tej rodzinie, bo jeżeli jest czynna przemoc, to myślę, że to trzeba odciąć. Tak jak powiedziała Gosia. Wydaje mi się, że to w pierwszej kolejności trzeba się zająć tą gorącą przemocą. Bo owszem, możemy skupić się całkowicie tutaj na dziecku, tak? Będziemy jak gdyby próbowali te skutki tej przemocy dziejące się w rodzinie jakby załagodzić. Nie, musimy zatrzymać tą przemoc. To jest pierwsza interwencja, jaką należy podjąć. Bo czasami rzeczywiście mam tutaj, ja przynajmniej tak, nie wiem, może błędnie odczytałem intencje tego pytania, sens tego pytania, że często podejmuje się szereg różnych działań, zrobimy tu na terapię, tam pójdziemy, tam w terapię. Nie. Spokojnie. To nie jest na zasadzie, że idziemy do hipermarketu i kupujemy szereg różnych rzeczy. Nie. Skupmy się na jednym. Tak? Zatrzymajmy najpierw tą przemoc. Najpierw tutaj trzeba podjąć działania. Z dzieckiem w dalszej kolejności. To jest bardzo ważne, tak. Ale rozumiem, że jak, nie będąc terapeutą, tylko powiedzmy doradcą czy pastorem, który ewentualnie może skierować do terapeuty, rozumiem, też przynajmniej tak mi uczono, że no to byłoby tylko rozdrapywanie ran, posyłanie dziecka na terapię, a nie robienie nic z przemocą. No, według mnie no tu musi nastąpić izolacja, zupełnie odłączenie. Ja wiem, że to jest nieraz w polskich warunkach trudne, odłączenie od źródła przemocy i po prostu no w niektórych krajach są nawet takie prawa, że przemocowiec nie może tam na ileś kilkaset metrów zbliżyć się nawet do tego domu. Nie może, no zero kontaktów. Więc chodzenie na terapię i jednocześnie wracanie do domu, gdzie ten człowiek przebywa i nadal stosuje przemoc, to jest faktycznie bez sensu. Znaczy ja nawet nie podejrzewam, że to dziecko chodzi ze względu na przemoc. Musi chyba chodzić z jakichś innych powodów, bo to jest, wiecie, niehumanitarne, nieetyczne, kiedy dorośli nic nie robią, a dziecko posyłają na terapię. No ale tak chyba też jest, to rozumiem, że to dziecko wyrastało bądź wyrasta w rodzinie przemocowej i jak właśnie pomóc temu dziecku, by tworząc nowy związek, tak, nową rodzinę, nie powielało tych właśnie wzorców. To pytanie jest dosyć rozbudowane, bo tak jak powiedziałam, że dziecko chodzi na terapię do psychologa, tak, to znaczy, że już jest konkretny problem w tej rodzinie, ale jest bardzo zamknięte teraz, zapisuje całą rodzinę na terapię rodzinną. Tak, i co zrobić, żeby dać jeszcze jakiś dobry wzór zdrowej relacji? Myślę, że po części odpowiedzieliśmy na to pytanie. Proponuję, żebyśmy przeszli dalej, bo tych pytań rzeczywiście jest dużo, a czasu jest niewiele. Myślę, że będziemy rozmawiać o pewnych sprawach dotyczących przemocy jeszcze w następnych różnych programach, o czym powiem na samym końcu, a więc pewne jeszcze kwestie sobie będziemy omawiać i domówimy. Wiele razy słyszymy o tym, że sprawy małżeńskie powinny zostać wewnątrz małżeństwa. To swego rodzaju taka kwestia szacunku dla związku małżeńskiego. Skąd więc wiedzieć, kiedy i co można mówić na zewnątrz? No, częściowo już wspomniałem tam w którymś momencie naszych dyskusji o tym prawie, które mówi, że małżeństwo jest autonomiczne, rodzina jest autonomiczna. I rzeczywiście ja też jestem zwolennikiem tego, nie wiem, czy dobrego, czy złego przysłowia, że w czterech ścianach domu powinno się załatwiać swoje problemy. Oczywiście, że tak, ale do pewnego momentu. To ta zasada czterech ścian jest dobra, ale w małżeństwach, których relacje funkcjonują normalnie, tak? Czyli nie dochodzi do jakiejś patologii. Więc jestem przeciwnikiem oczywiście wtedy dzielenia się problemami, no nie wiem, na obiedzie u teściowej, prawda? Natomiast no, tą granicą dla mnie jest właśnie, kiedy można, a nawet nie tylko można, ale należy, trzeba wyjść, udać się, no, była mowa, niebieska linia, no, różne tutaj są możliwości, no to jest właśnie stwierdzenie czy doświadczenie przemocy. To jest dla mnie oczywiste, że nie można tego zatrzymywać
zgodnie z tą zasadą, że niech tylko ściany będą świadkami tego, co się dzieje. To czasami jest, przynajmniej dla niektórych osób, na tyle późno, że bardzo trudno sobie poradzić z sytuacją, która jest w rodzinie. Natomiast moim zdaniem, bo nawet biblijna zasada jest, jeżeli coś jest nie tak, najpierw idź i powiedz to w cztery oczy, tak? To nie funkcjonuje. Więc powiem tak, zawsze próbować oczywiście i rozmawiać z tym współmałżonkiem. Natomiast jeżeli to nic nie daje, to już jest sygnał do tego, żeby iść dalej, żeby zadzwonić do tych telefonów pomocowych, czy pójść do ośrodka pomocy społecznej, spotkać się bezpłatnie z psychologiem, czy jeżeli mamy pieniądze, to od razu pójść do psychologa, do psychoterapeuty, pójść i poradzić się, bo czasami, tu już nieraz mówiliśmy, osoba, która ulega przemocy, czy styka się z przemocą, jest tak izolowana i jej świat się zmienia. Ona zaczyna mieć takie problemy z rzeczywistym postrzeganiem swojej osoby, tej swojej rzeczywistości i czym dłużej w tym tkwi, to tym bardziej myśli, że to jest we mnie, że to tak jest normalnie i tak naprawdę to nie mogę nic zrobić. Więc jak tylko się pojawi czerwone światełko i jak tylko współmałżonek nie reaguje, nie chce rozmawiać, od razu szukać pomocy. Tylko znowu, nie idź do pomocy na plotki na zasadzie, bo wygadam się pierwszej osobie, która jest, bo muszę się wygadać. Pomyśleć, gdzie ja mogę tą pomoc uzyskać. Czyli no mimo wszystko zachęcam do tej fachowej pomocy, czyli psychoterapeuci, te telefony pomocowe lub ośrodki pomocy społecznej. A ja z kolei bym tak zaapelował do duchownych wszystkich wyznań, żeby uszanować tą fachowość. Bo niestety spotykam się często z takimi opiniami, że, no bo tu wspomniana została ta zasada powiedz w cztery oczy. No często też się to tak odbywa, no, że oczywiście pastor czy duchowny uważa, że no, trzeba to tak biblijnie, czyli trzeba wysłuchać dwóch stron. I rozmawia z jedną, rozmawia z drugą, czasami bawi się w mediatora, czyli rozmawiają w trójkę. To jest największy błąd. Nie ma, w przypadku przemocy nie ma miejsca na mediację na tym etapie. I tutaj akurat ta zasada nie funkcjonuje. Dlatego jak mamy popsuć sprawę, mówię do duchownych, czy w ogóle do kościoła, który, nie wiem, rada zboru jakaś, czy rada parafialna, nie. Idźmy do fachowców w tych sprawach. Czyli najlepszą pomocą pastora jest skierowanie takich osób do specjalistów. Tak. I to chyba nie jest bardzo ważna informacja. Nie zabierajmy się do rzeczy, na których się nie znamy. Ja jeszcze tylko tak hasłowo potwierdzę to, co Gosia powiedziała. Jeżeli zapala się czerwona lampka, idź, reaguj, nie utrwalaj tego. Bo kiedy utrwalisz, polecą ci mechanizmy. Mhm. Ja jeszcze, jeżeli pozwolisz, odnoszę takie wrażenie, że często stajemy się ofiarą własnych przekonań, tak? Tworzymy pewną fasadowość na zasadzie, ja jestem kompetentny, odpowiedzialny, logiczny, rozsądny, mądry, więc potrafię wszelkiego rodzaju problemy sobie poradzić. Tak, my sobie to załatwimy. Nie. Właśnie to powoduje, że często boimy się powiedzieć, słuchaj, mam problem, wiesz, nie radzę sobie z tym i nie wiem, co z tym zrobić. Boimy się. I to często to powoduje, że stajemy się zakładnikami własnych, bezsensownych przekonań. Tylko dlatego w imię jakiejś fasadowości, tak, wizerunkowości, stworzenia pozorów. Nie bójmy się powiedzieć, że no cóż, nie jestem doskonały, popełniam błędy, mam prawo. No właśnie, kolejne pytanie brzmi, jak poradzić sobie z okropnym poczuciem winy, wtedy kiedy ta przemoc jest, kiedy już coś wyszło na zewnątrz, bo wciąż słyszę słowa, dlaczego nie mówiłaś nikomu? Dlaczego nie zrobiłaś rozwodu o orzekaniu o winie? Dlaczego nie zrobiłaś tego i tamtego? To ja od razu odpowiem. W ogóle pytanie, dlaczego jest intruzywnym pytaniem, tak? Dlaczego to od razu do pionu stawia tą osobę? No dlaczego? No nie, no to już lepiej będzie czemu, ale w ogóle takich pytań nie stawiać, bo jeszcze bardziej, tak jak ja mówiłam na zasadzie tych zdań, te stereotypy, no to jeszcze bardziej wkręcamy tą osobę w poczucie winy. Ona naprawdę tego nie potrzebuje. Jeżeli tkwiła w tym związku
nie umiała sobie poradzić, być może miała powody, teraz zareagowała, nie reaguj jak, nie wiem, standardowi ludzie, reaguj inaczej. Czyli nie oceniaj, tak? Bo tutaj rzeczywiście jest pełna ocena i to poczucie winy rzeczywiście wpędza tą osobę, która doświadcza przemocy jeszcze w głębsze takie przekonanie o własnej bezwartościowości. Nie. To, że zareagowała, super, fajnie, że tak zareagowałaś, jest. Dobrze, że podjęłaś ten krok, dobrze, że się odważyłaś. Tutaj potrzeba wzmacniać taką osobę, a nie dołować, dlaczego tak długo, dlaczego tak późno. Pamiętajmy, że każdy przypadek przemocy, jakiejkolwiek przemocy, to są miesiące, to są lata trudnych doświadczeń. To, że dopiero teraz... Super. Ważne, że coś zrobiła. Kiedy pani do mnie przychodzi, pacjentki do mnie przychodzą na pierwszą konsultację, ona mówi, tyle lat upłynęło, ja nic nie zrobiłam. Ja mówię, jak nic? Siedzi tu pani. Przyszła to pani. Jest bardzo i ważne. To jest super. I ja gratuluję. Zawsze mówię moim pacjentkom, wy jesteście wybrane. Same się wybrałyście. Wiele kobiet nie odejdzie. Nie odejdzie związku. A kiedy odejdą, i tak nie odzyskają pełni zdrowia fizycznego i psychicznego. Dlatego trzeba wzmacniać. Ja zawsze się cieszę, bo w poniedziałek zawsze mam taką grupę dla pań i nie umiemy się rozstać, bo ona trwa niecałe 2 godziny. I tych pań naprawdę, to mam ponad 20 osób i z nimi pracuję 3 lata. Więc to jest coś fantastycznego. Mówię, wybrane jesteście i wam gratuluję. Może jeszcze... W ogóle, pomijając tę kwestię, przecież zobaczcie, to jest bardzo takie sięganie do przeszłości i analizowanie, co by było, gdyby, no to my się łapiemy nieraz z Alą, z moją żoną, że nieraz się tam rozpatruje nie takie sprawy, no nie wiem, mogliśmy tu jechać na wakacje, a pojechaliśmy gdzie indziej, albo coś tam straciliśmy, można było zrobić inaczej i nieraz no, człowiek ma takie skłonności, że analizuje, a można było tak, a można było tak. No i z reguły dochodzimy do wniosku, że przecież to jest bez sensu, bo no nie mamy możliwości podróżowania w czasie, wrócenia i zmienienia tego. To się już stało. No i koniec. No można jakieś tam wnioski na przyszłość wyciągać, ale nie ma co analizować. Więc jeżeli stwierdzamy w takich zwykłych, przyziemnych sprawach, że to jest niemądre, no to co dopiero tutaj. Więc ja dziękuję za tę radę, że no, nie, bo człowiek ma, no też jako pastor, nieraz człowiek ma taką tendencję powiedzieć, a mogłeś zrobić to czy tamto. No bo mamy taką tendencję do moralizowania, nie? Czemu tego nie zrobiłeś? No faktycznie to nie ma żadnego sensu. Ma. A może ja bym chciała wrócić do tego pytania, bo ta pani, czy ta osoba pytała to, co ma zrobić, żeby podbudować to, czy pozbyć się tego poczucia winy, no to chyba znowu zwrócić się do ekspertów, to przede wszystkim, no bo, no nie wiem, to już chyba jest jakaś praca, tylko taka psychoterapeutyczna. Natomiast oprócz tego na pewno są wokół nas, no niestety sporo jest takich osób, spróbować się skontaktować z osobami, które może już wyszły, gdzieś porozmawiać wspólnie o wspólnych doświadczeniach. To chyba taka wspólnota też bardzo pomaga, żeby nie zostać samemu z tym swoim problemem. Tak, dziękuję wam bardzo za te wszystkie rady. Kolejne pytanie dotyczy przemocy duchowej. Jak radzić sobie z osobą, która według mnie stosuje przemoc duchową? Bo stara się zyskać to, co chce, mówiąc, Bóg mi powiedział, Bóg mi dał sen, albo jesteś opętana, jesteś pozorna duchowo, jesteś fałszywa duchowo. Jejku. Więc takie komunikaty... To się dzieje. Niestety to się dzieje, więc jak radzić sobie właśnie z taką osobą, która rzeczywiście stosuje taką przemoc duchową w stosunku do drugiej osoby. Być może to jest rodzina, być może to jest zbór, kościół. To znaczy, no ja uważam, że no, wiecie, to jest wszystko kwestia, z jaką osobowością mamy do czynienia, bo osoba, no, która nie da się takiemu szantażowi duchowemu, osoba silna, asertywna powie, a mi Pan Bóg powiedział, że ty nie masz racji, już, po prostu. I jest gość załatwiony. Prawda? Natomiast no, tu prawdopodobnie chodzi o takie sytuacje, kiedy skoro ktoś sobie na takie coś pozwala, to znaczy, że ma już do czynienia z osobą, która się temu w jakiś sposób poddała.
Więc, no, ma przyzwolenie. Więc ma przyzwolenie, skoro sobie pozwala. No bo normalnie, w normalnym partnerskim związku, no jak ja bym coś takiego powiedział mojej żonie, no to by powiedziała, idź popukaj się w głowę, prawda? No, po prostu. Bo jest normalna relacja. Natomiast tutaj rzeczywiście takie osoby, no niestety ulegają najczęściej i być może tutaj byłoby dobrą rzeczą, no powiedzieć na przykład, no to dobrze, to porozmawiajmy z pastorem, bo on się na tych sprawach zna, niekoniecznie musi się znać, ale jeżeli ma ta osoba zaufanie, jeżeli jest faktycznie dobry pastor, już go zna, wie mniej więcej, jakie ma podejście, jakie poglądy, no to każdy, myślę, sensowny duchowny, który czyta Biblię, wie, że takie rzeczy są niebiblijne, że to są subiektywne jakieś zdania, subiektywne opinie, które nic nie mają wspólnego z głosem Pana Boga. Więc no, gdyby do mnie taka osoba przyszła, to od razu jej powiem, absolutnie nie miał ten człowiek podstawy, żeby coś takiego mówić. Ale ma cel. Ale wiecie, ale z drugiej strony dajemy no, cel, takie, tak? takie przyzwolenie. Jak w ogóle osoba może wychodzić? Ty jesteś opętana. Jak można w taki sposób... Ale no, można. No, ale można. My generalnie gdzieś jako pewnie zborownicy dajemy przyzwolenie bo na takie coś. Bo jeżeli ja bym coś takiego słyszała, to bym powiedziała, no stop. Hej, ale co ty mówisz, no, tak? Nie masz takiego prawa. Nie masz prawa. To niekoniecznie oczywiście musi się dziać na jakimś forum, tak? Bo często to może być w takim kontakcie indywidualnym, ale na pewno ma to jeden zasadniczy cel, tak? Zniewolić taką osobę, przejąć pełną kontrolę, uzależnić się. Więc pamiętajmy, że sprawca posunie się do zastosowania wszelkiego rodzaju manipulacji po to właśnie, żeby taką osobę zniewolić. Przejąć pełną kontrolę, uzależnić ją od sobie. Ja bym takiej siostrze powiedział, słuchaj, dobrze, że jesteś tego świadoma, nie daj się, powiedz stop, nie życzysz sobie, nie dajesz na takie traktowanie zgody. Dokładnie. I świadomość, że to może być forma manipulacji dokładnie. Do osiągnięcia jakiegoś celu, prawda? Tak. Zauważcie, ja słyszałem niejedno takie kazanie, kiedy ktoś tam najpierw przez 10 minut mówi, jak się strasznie modlił, jak otrzymał głos od Pana Boga, Duch Święty mu powiedział, a potem przechodzi do tematu, bo to jest takie przecież przemodlone i mówi, no bzdury, nie mające żadnego uzasadnienia w Biblii, no ale już ludzie wiedzą, że to zostało przemodlone, że to Pan powiedział. No to są po prostu manipulacje. Musimy o tym wiedzieć. Dobrze, dziękuję Wam za odpowiedź na to pytanie. Teraz pytanie dotyczące przemocy seksualnej. W sytuacji, gdy dziecko, które doświadczyło przemocy seksualnej, może samo z siebie nie dawać od razu żadnych sygnałów przeżytej traumy. Czy to rodzaj, raczej dorośli skutecznie coś stłumili lub czegoś nie zauważyli? To jak pamiętamy nawet z tego wykładu pani Pauli, że może tak być, ale czasami też dorośli robią to naprawdę z nieświadomości, bo nie znamy tych symptomów, tych sygnałów, ale tak jak słyszeliśmy, że są pewne takie etapy komunikacji dziecka, tego co się dzieje. Od takich dosyć z jednej strony jasnych, bo otwartych, czyli dziecko komunikuje, ale na tyle dla nas niejasnych, że my nie rozpoznajemy tych pierwszych znaków. A w zależności od dziecka, jeżeli dziecko komunikuje przez jakiś czas, a niestety styka się z obojętnością lub negowaniem jego emocji i jego postrzegania rzeczywistości, no to się zamyka. Znaczy ja myślę, że dziecko daje sygnały. Że dziecko daje sygnały i tam jest takie słowo stłumione bądź nierozpoznane, tak? Może być i to, i to. Czasami rodzic nie chce wiedzieć. I to jest chyba najtrudniejsze, że była stosowana przemoc seksualna, a osoby jakby są niewidome na to, nie chcą widzieć. Dziecko się zmienia, to nie jest tak, że ono jest cały czas takie samo. Jego emocje się zmienia, jego schowanie w siebie, no coś musi nastąpić. Matka widzi, to jest niemożliwe, żeby nie widziała. My jak gdyby nie widzimy kontekstu całej tej sytuacji.
kto stosował tą przemoc, tak? Jeżeli mówimy o rodzinie zrekonstruowanej, powiedzmy, mamy samotnie wychowującą matkę, która ma dziecko i ona poznaje mężczyznę, stając się jakby w pewnym sensie rodziną, być może w takich sytuacjach też może dochodzić do wykorzystania seksualnego i tutaj ten czynnik, powiedzmy, że kobieta, to co Iza powiedziała, nie chce widzieć, bo powiedzmy tej przemocy dopuścił się jej partner, a ona go nie chce stracić i często rzeczywiście są takie momenty, kiedy jest to takie ciche przyzwolenie. To jest bardzo trudne. Ja powiem może przykład nie przemocy akurat seksualnej, ale innej przemocy, gdzie pierwsze sygnały, że wiedziałam, że moje dziecko ulega przemocy w szkole, to było takie, że po prostu dziecko zaczęło sygnalizować, że nie chce iść do szkoły. I powiem szczerze, że ja jako matka to reagowałam, no coś wymyślasz, brzuch cię boli, coś... Słuchajcie, po pół roku tak naprawdę dopiero nauczyciel ze szkoły zaczął się ze mną komunikować po pół roku w małej szkole i opowiedział mi o paru takich przypadkach, gdzie ja widziałam już ewidentnie, że chodzi o przemoc pomiędzy dziećmi. Powiedzmy nie grę, psychiczną tak naprawdę. I owszem, gdzieś te pierwsze sygnały możemy ignorować z niewiedzy, ale zawsze są takie sygnały, gdzie chyba musimy świadomie ignorować i negować też w sobie, szczególnie jeżeli dotyczą na przykład przemocy seksualnej, którą, no, do której dopuszcza się ktoś nam bliski, czyli właśnie ten partner albo brat może, no to wtedy mamy taką tendencję do idealizowania tego naszego partnera, brata czy kogoś, członka rodziny. Ale dziecko, no, to jest kwestia tego obiektywnego postrzegania dziecka, ale też szacunku do dziecka i do tego, co mówi. A my niestety jako dorośli bardzo często odmawiamy tego prawa wyrażania się i poszanowania zdania dla dziecka. Też musimy powiedzieć, że nie tylko mówimy werbalnie, o tym też powiedziałam w wykładzie, tak? Że też mówimy mową ciała i dziecko sygnalizuje, to jest niemożliwe, żeby nie sygnalizowało. Ale rozumiem, że może być taka sytuacja, że dziecko może sygnalizować to dopiero po jakimś czasie. Czy to jest rzeczywiście tak, że od razu, kiedy doświadcza myślę, tej przemocy seksualnej, są od razu jest? Są od razu. Bo to pytanie tylko jest tak postawione, czy dziecko, negujemy. Które doświadcza przemocy seksualnej, może samo z siebie nie dawać żadnych sygnałów przeżytej traumy? Nie. Znaczy, ja bym powiedział, że na pewno byśmy musieli to uzależnić też od wieku, w jakim etapie rozwojowym to dziecko jest, bo jeżeli rzeczywiście dzieje się to w przypadku 2-3-latka, to dziecko nie ma świadomości, że zostało wykorzystane seksualnie. Ale jeżeli mówimy to już o kilkulatku, tak, 6, 7, 8, 10, 12 lat, to tutaj rzeczywiście tutaj te sygnały będą bardzo wyraźne i trudno jak gdyby na to tego nie zauważyć. Z tym, że ja bym raczej już w takim kierunku, nie wiem, czy mam rację, ale nie badałem tego, nie wiem, statystycznie, ale wydaje mi się, że zgadzam się tu z Izą, te sygnały są, ale te sygnały są w tym wczesnym momencie, kiedy to się zaczęło dziać, a potem następuje taka spirala, to znaczy im większym stopniu ignorujemy te sygnały, czy nie zauważamy ich, czy wypieramy z siebie, to dziecko się wycofuje i no, radzi sobie z tym albo nie radzi. I myślę, że dowodem są te wszystkie przypadki, kiedy ludzie już dorośli po wielu latach, kilkudziesięciu latach, dopiero, no, czytając, widząc, prawda, dopiero ujawniają sprawy z przeszłości. Więc dla mnie to jest takim dowodem, że no, zlekceważone zostały te sygnały na tym pierwszym etapie. Dziękuję wam bardzo. Kolejne pytanie brzmi w ten sposób. Kobieta doświadcza przemocy psychicznej i z tego powodu nie ma ochoty na współżycie seksualne. Ale zgadza się dla świętego spokoju, bo wciąż mąż mówi, że ma swoje potrzeby. Czy to jest przemoc seksualna? Oczywiście. Bardzo prosta odpowiedź. To sama sobie też ta pani odpowiedziała. Nie zgadza się, nie daje zgody, a jednak dla świętego spokoju. Nie? Czyli tutaj też ta osoba pokazuje, jak mocno jest uwikłana. Nie w przemoc. I psychiczną, no jeśli psychiczna, to i seksualna, no to jakby ta psychiczna gdzieś wszędzie się przewija, więc... Czyli zobaczcie, że te
rodzaje przemocy, one tak naprawdę przebijają się, tak? Ta osoba, która doświadcza przemocy fizycznej, doświadcza też przemocy psychicznej, być może też ekonomicznej, seksualnej. Więc tak to jest, że można doświadczać kilku rodzajów przemocy. Znaczy tutaj ja myślę, że też może się pojawić taki lęk u tej pani, bo no, skoro ona mu odmówi, tak, powie nie, to co on zrobi, czego ona się obawia, że on pójdzie i poszuka sobie innej partnerki. No nie? Więc rzeczywiście ta sytuacja jest dosyć złożona i skomplikowana. I myślę sobie, że tutaj należałoby w pierwszej kolejności właśnie zatrzymać tą przemoc psychiczną, tak? Podjąć jakąś interwencję, która zatrzymałaby tą przemoc psychiczną i w jakim sensie uzdrowiłaby tą relację, to małżeństwo. Czyli jeżeli osoba uświadamia sobie, że właśnie taka sytuacja, która prawdopodobnie powtarza się często, jest to rodzaj przemocy, więc ta świadomość, jest ta przemoc, więc teraz trzeba coś robić, trzeba działać, prawda? I szukać pomocy na rozwiązanie. Tak. Ja wyskoczyć z gorącej wody, żeby uratować swoje życie, tak naprawdę. Ja nie wiem, może widzę drugie dno w tym pytaniu, ale dla mnie to troszeczkę brzmi jak osoba, która gdzieś tam ma zakodowane w głowie, że spełnianie żądań seksualnych męża jest obowiązkiem małżeńskim. No to jasno powiemy, nie jest. Nie jest, jeżeli jest oparte na zmuszaniu, jeżeli jest oparte na przemocy, to nie, to na pewno nie jest Boży ideał związku małżeńskiego. Dobrze, słuchajcie, przechodzimy teraz do przemocy ekonomicznej. Te pytania są tak wymieszane, więc pozwólcie, że przeczytam. Gdy mąż nie rozmawia z żoną o finansach, daje jej wyznaczoną kwotę ze swej wypłaty i mówi: tyle tobie dałem i nic więcej. I nie kontroluj mnie. Czy jest to przemoc? To już pytanie odpowiada samo. Nie kontroluj mnie, to jest to kontrola, daję ci, czyli łaskawy pan daje, wydziela. W małżeństwie moich rodziców było wydzielanie. Nie rozmawianie o finansach, prawda? Nie rozmawia, czyli tak jak czasami gdzieś tam te moje pacjentki mają, masz tyle i masz sobie tak zrobić, żeby tą sukienkę sobie kupić, a czy ją sobie kupisz za 200 czy za 10 zł, to mnie i nie interesuje. Masz tyle, masz na życie, masz to zrobić i to jest ewidentne. Słuchajcie, Ale co ciekawe, że ta osoba, która zadała to pytanie, tak jakby dokładnie wiedziała, bo powiedziała pewne takie cechy, które ewidentnie, nie wiem, czy po prostu potrzebuje potwierdzenia, no to my potwierdzamy, tak, to jest przemoc. Co w takiej sytuacji należy zrobić? Bo jest świadomość, że jest to przemoc, ale w sytuacji właśnie tej przemocy ekonomicznej, bo Małgosiu, ty powiedziałaś, co zrobić w takiej sytuacji. Czy mogłabyś udzielić taką krótką radę dla tej osoby, która zadała to pytanie? Rady, Beatko, dlatego że ewidentnie nie jest to tylko przemoc ekonomiczna, ale przemoc psychiczna, bo jeżeli tam nie ma partnerstwa w tym związku, tak? Jeżeli jest jakikolwiek obszar małżeństwa, w którym nie uczestniczą obie strony, to nie ma partnerstwa, więc jest jakaś przemoc, jest ta kontrola, więc znowu przemoc psychiczna, więc zawsze pierwszy etap, rozmawiać z tym partnerem otwarcie, a jeżeli to nie daje rady, zwrócenie się do ekspertów, najlepiej wspólnie, tylko pytanie, czy ta druga osoba chce, no i jeżeli nie wspólnie, to chociaż samemu. Znaczy, ja bym tu jeszcze może dodał właśnie, że taka rozmowa z prawnikiem, ta kobieta może zasądzić swojego męża o alimenty i on będzie musiał jej ułożyć, więc tutaj ta kompleksowa, szukanie tej kompleksowej pomocy, włącznie z pomocą prawną, tak, żeby ta kobieta wiedziała, jakie ma prawa, co jej przysługuje, jaka ochrona, jakie może kroki w tym kierunku podjąć. Oczywiście ta interwencja terapeutyczna na pewno, ale to tak jak powiedziałem, niekoniecznie ta druga strona może podjąć i chcieć. Tak. Natomiast chociażby poznanie tych praw i przepisów, które ja podawałam w czasie wykładu,
To bardzo otwiera oczy i warto te przepisy samemu przeczytać i podać współmałżonkowi, żeby, bo wiecie, często ja myślę, no nie podejrzewam nikogo, znaczy wszystkich o złe intencje, ale czasami robimy to z nieświadomości. I chociażby jeżeli jedna osoba, bo ja się mogę tylko domyśleć, że być może tutaj jest taka sytuacja, że jedna osoba zarabia, a druga osoba nie pracuje. To jest takie wydzielanie pieniędzy. Więc uświadomienie, że to nie są jego pieniądze, które on zarabia. To są pieniądze rodziny, wspólne. Już może trochę pomóc. Ale myślę, że tutaj takim dobrym testem, żeby też przekonać się, że to jest przemoc, to jest kwestia, czy w ogóle mam możliwość pracy. Bo czasami właśnie no jest z jednej strony wydzielanie, ale to jest taki, no nie wiem, wentyl bezpieczeństwa, w cudzysłowie, dla tego męża, bo on nie chce, żeby żona pracowała, no bo wie, że jak będzie pracowała, to się od niego uniezależni. Więc myślę, że to jest bardzo ważny taki test, czy ja mogę pracować i powiedzieć, dobra, idę do pracy, załatwiłam sobie pracę. To jest bardzo dobra rada. Tak. I w tym momencie wyjdzie, bo prawdopodobnie, jeżeli to jest przemocowiec, on będzie robił wszystko, żeby ona do tej pracy nie poszła. Dokładnie. Dziękuję bardzo za taką radę. Słuchajcie, muszę niestety opuścić wiele pytań, bo czas nieubłaganie płynie, ale zadam wam ostatnie pytanie. Czy znacie przykłady uzdrowionych rodzin z przemocy? Ja powiem tak. Ja akurat pracuję z osobami, które nie radzą sobie ze złością. A więc osoby, które rzeczywiście, u których zachowania agresywne, przemocowe mają miejsce, miały miejsce. I powiem wam szczerze, że kiedy jak gdyby przyglądamy się złości, roli złości, znaczeniu złości, funkcji, jaką ta emocja odgrywa, to zauważam u moich pacjentów, że rzeczywiście zaczynają sobie coraz lepiej radzić ze złością. Coraz lepiej komunikują się ze swoim partnerem i powiem szczerze, że to z jednej strony taką daje mi też osobistą satysfakcję, bo widzę sens i cel takich działań. Także widzę też duże zadowolenie moich pacjentów, tak, którzy powiedzmy stosowali przemoc psychiczną, bo to głównie dotyczy to takich osób, gdzie ta komunikacja, jakość tej komunikacji, mówienie o swojej złości, o swoich rozumieniu swojej złości. Pamiętajmy, że złość nie pojawia się znikąd. Ona zawsze ma jakieś przyczyny, jakieś ukryte znaczenie. Pozwala lepiej zarządzać, tak, tą złością. Pamiętajmy, że złość to jest ogromna ilość energii, którą w jednym momencie dana osoba ma do dyspozycji. Co z nią zrobi, to jest jej decyzja. Albo może wyładować się w sposób agresywny, przemocowy, a może z drugiej strony bardzo konstruktywnie rozwiązać problem. Także ja widzę, tak? Ja mam taki, nie mówię o parach, ale mówię przynajmniej od strony osób stosujących przemoc. Ja może powiem, że w zasadzie no to wiem, bo mój związek taki jest, ale to ja akurat miałam zadatki na osobę przemocową. Może byłam częściowo. Ale jak zadałaś to pytanie, to w głowie mi się pojawiła odpowiedź od razu nie. Ale powiem szczerze, że tak chwilę pomyślałam, jak Marek mówił, że to się chyba bierze z tego, że po pierwsze, bardzo późno pary czy osoby zgłaszają się z problemem, czyli mamy ogromną tolerancję na przemoc, ogromną. Ja nie wiem, skąd się ona bierze. O tym nawet nie mówiliśmy, może to jest też dobry temat, żeby o tym powiedzieć. Mamy ogromną tolerancję i dochodzimy do takiego poziomu, że albo dochodzi do tragedii, i na przykład do takiej tragedii też doszło w mojej rodzinie u rodziców. Albo faktycznie jest taki poziom, że dochodzi do rozwodu, I nie ma już szans, jest po prostu za późno, żeby tam coś posklejać. A z drugiej strony jest mnóstwo małżeństw, które jakby rezygnuje z wyjścia z tego schematu przemocowego. Więc powiem szczerze, że oprócz tego patrzenia na siebie, to no niestety, ale ja nie znam. Owszem, mało znam przypadków takich zgłoszonych, które znam bezpośrednio, no bo nie jestem psychoterapeutą i nie zajmuję się przypadkami przemocowymi, ale te, co znam, niestety się rozstały.
Znaczy ja też jakby powiem ze swojej działki. 10 lat pracuję z paniami, tylko jakby stricte. I tutaj takie, no gdzieś generalnie jednak te panie odchodzą z takich związków. I to jest takie smutne, ale też ratują swoje życie, bo panowie nie przychodzą do pracy. Od 4 lat prowadzę terapię par i tutaj no widzę jakby takie małe perełki. Czyli jest tak jakaś jest nadzieja. Jest. Jedną parę prowadzę, 2 lata kończę i no z takimi też na, myślę, że no takim naprawdę świetnym rezultatem. Teraz jestem też w pracy z taką półroczną parą, gdzie tam też była przemoc już zatrzymana z jednej strony tutaj, więc też takie, no, takie duże nadzieje. Ale z reguły te no, rozstają się też te osoby. Ale pary, myślę, że tak. No ja mam tylko, w parach mam 4-letnie doświadczenie, jeśli chodzi o przemoc taką uwikłaną, 10 lat z paniami, 13 lat pracy, ale tak mówię jakby z tego punktu. A tym bardziej chyba warto tak na koniec zaapelować, że naprawdę jeżeli pojawiają się jakiekolwiek symptomy, jakiekolwiek sygnały, a ta konferencja między innymi edukuje, żeby poznawać, żeby naprawdę nie czekać, to nie minie samo, to naprawdę samo nie minie, a można wyleczyć we wczesnym stadium. No właśnie, ja bym chciał potwierdzić, że w swoich doświadczeniach z ludźmi mam takie pozytywne przypadki, kiedy małżeństwa zostały uratowane, ale to były, no tak może to nie będzie fachowe, ale to były takie miękkie, tak? Czyli to nie była taka ta przemoc typowo fizyczna, tylko takie kwestie związane z tym, co tutaj mówiliśmy, no błędy w komunikacji, nieradzenie sobie ze złością, może nawet jakieś te w kwestiach seksu, jakieś no, przymuszanie czy coś takiego. Natomiast mam takie przypadki. Natomiast muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o już taką sytuację, kiedy już dochodziło do takiej przemocy fizycznej i wręcz uzależnienia od przemocy jednej ze stron, to ja takich przypadków nie znam, oczywiście ze swojej praktyki, ale to dlatego, że nie jestem terapeutą, odsyłam do innych. Natomiast wiem, że jest to możliwe, bo znam przypadki, nie wiem, statystyczne, czy na różnych szkoleniach ludzie wypowiadający się mówią, że dało się uratować, ale rzeczywiście są to przypadki stosunkowo rzadkie. Myślę, że tym pozytywnym akcentem, takim lekko pozytywnym zakończymy sesję pytań i odpowiedzi. Myślę, że konferencja Nie przemocy w rodzinie jest chyba takim dobrym sygnałem, że możemy coś zrobić, że możemy wspólnie powiedzieć nie przemocy w rodzinie. I to może być krok dla tych osób, które nas gdzieś tam słuchały, które doświadczają obecnie przemocy, by zrobić coś dla siebie, by zrobić coś też i dla rodziny, dla swojego otoczenia, zmieniając siebie, prawda? Zmieniając to, co gdzieś dzieje się wewnątrz, z tym poczuciem winy, z tym oskarżaniem, z tym doświadczaniem czegoś, co jest jakby ponad siły danej osoby. Moi drodzy, kończy się też konferencja. Dla nas to długi dzień, prawda? Bo jesteśmy tutaj od godziny 9:00. Zaczęliśmy od 10:00 program, ale chciałabym na koniec powiedzieć, co planujemy dalej. Bo tak jak powiedzieliśmy, konferencja to jest ten pierwszy krok, to jest wypowiedzenie tego, co chcemy powiedzieć odnośnie przemocy, ale na tym nie kończymy. Chciałabym powiedzieć, że już 11 marca na kanale Adwentyści Poznań dr Leslie Ackley będzie prowadził wykład na temat przemocy duchowej w Kościele. Czy to możliwe, że istnieje coś takiego jak przemoc duchowa? Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że tak. Dr Leslie Ackley zidentyfikuje cechy nadużycia duchowego i sposób, w jaki władza może być wykorzystywana do krzywdzenia innych.
W kwietniu natomiast 22 dotkniemy tematu przemocy w rodzinie. Następnie destrukcyjna moc przemocy emocjonalnej w maju, a w czerwcu rozmawiać będziemy na temat przemocy seksualnej w małżeństwie. O różnych nadużyciach w seksualności również 3 kwietnia w warsztatach zdrowych relacji. Tutaj wykład poprowadzi Mirosław Kudzia, który jest terapeutą, pracuje z osobami, które są wykorzystywane, z osobami, które przeżywały gwałt. Więc to jest bardzo ciekawy wykład. Wszelkie te informacje, o których już wspomniałam, znajdziecie na stronie południe. advent.pl, jak również na stronie advent.pl. Być może pojawią się również w innych miejscach, na przykład na Facebooku, na Instagramie, więc śledźcie hasło Nie przemocy w rodzinie. Chcemy również poprowadzić program, taki program edukacyjny na kampie. Chcemy również prowadzić warsztaty z inteligencji emocjonalnej, a kolejna konferencja, która podsumuje nasze działanie 13 listopada. Serdecznie zapraszamy Was do korzystania z tych wszystkich materiałów. To, co dzisiaj się działo, będzie również udostępnione na kanale Diecezji Południowej, jak również na kanale Nadzieja TV. Chciałabym w imieniu organizatorów serdecznie podziękować wszystkim prelegentom. To była przyjemność współpracować z Wami i cieszę się, że mamy takich fantastycznych ekspertów. Chciałabym również podziękować ekipie Nadzieja TV, którzy już od wczoraj tutaj dzielnie pracowali. Chciałabym podziękować zarządowi Kościoła za wsparcie i Diecezji Południowej za zaangażowanie. Również te osoby, które kierują sekretariatami edukacji, Beacie Baron, Sekretariatowi zdrowia. Zdrowia. Tak, również sekretariat rodziny, pastor Marek Rakowski. Zaangażowany był również pastor Dariusz Lazer, jak Małgosia Rykucka, która naprawdę włożyła ogrom pracy, by ta konferencja mogła się odbyć. Naprawdę serdecznie Wam dziękuję, więc możemy wspólnie powiedzieć nie dla przemocy w rodzinie. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Nie. 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 Nie.